Witajcie dzisiaj w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy kotlety z fileta w sosie pieczarkowym pomidorowo-pieczarkowym. O. Także zapraszam do oglądania, zapraszam do dania subskrypcji, dzwoneczka, lajka w górę, jeżeli się podobało, w dół, jeżeli nie, i komentarzy, jak się podobało, czy dobrze, czy źle, jak oceniacie tego typu filmy. Także zapraszam. Musimy na jakieś pieczarki, bo są szybsze. Mam sporo. Żeby mieć pieczarki. Od razu będziemy je robić. Nie tracić czasu naszego cennego. Od razu je kroimy według upodobania. A jeszcze do tego będzie makaron. Także dzisiaj smacznie, zdrowo i dużo witamin. Dobra, widzimy się w następnym kroku. Także zabieramy się do następnego kroku. Teraz trzeba zrobić fileta, pokroić na kotlety. Dobra, zabieramy się za fileta. Mam dwa filety. Jeden, drugi. Potrzebujemy miski. Miski. Nie widziałem, damy to. Widzicie? Przyprawę tak jak zawsze. Będzie sól, pieprz, czubryca. Pokażę to na takie kotlety kroimy dzisiaj. Serce mi wyszło. Są takie długie, to ja je jeszcze przekrajam na pół, żeby były trochę krótsze. Jeszcze jest jakaś tutaj tam taka biała ta została otoczka. Ją usunąć, no tamtej nie było. Dobra. Następny raz może spaghetti wleci. Nie wiem. Dobra. Mamy kotlety. Trzeba je wyklepać. Gdzie ja mam to być? Dobra, mam tutaj obok. Dobra. Nóż do mycia.
Przewiąź tuczek. Gdzie ja mam tuczek? Dobra, idę młotek, tuczek. Jest! Teraz siateczkę bierzemy. Mam brudne ręce. Ale to nic. Poczekajcie, przygotujemy od razu przyprawy. Sól, pieprz, czubryca. Mamy. I olej. Dobra. To klepiemy. I z drugiej strony. I tak każdego. I od razu wam pokażę, przy tym tylko pierwszym, resztę zrobię sama bez was. Każdego dajemy sól, znaczy to jest już pieprz. Tylko nie za dużo. Jak tak począsam, to samo wylatuje. Ma otwory, to za małe, za duże. No i czubryca. Nie umiem otworzyć. Otworzysz to w końcu. Nie za dużo. Masujemy ładnie. Tak. Musimy wklepać. I hopsa na rozgrzany ten olej. I widzimy się za jakiś czas, jak tutaj resztę skończę wyklepywać. Mamy patelnię. Będziemy wrzucać naszego filetu. Tutaj do garnka będziemy wrzucać nasze pieczarki. Zmniejszą swoją objętość. Tu się rozgrzało. Zobaczmy. Rozgrzało. Tylko uwaga, bo będzie chlapać. Szybce. Mogą być te. Okno otworzyłam już, żeby nie w domu nie śmierdziało. Zmieniliśmy sobie ogień. Jak się rozrobią przy końcach? Kurde, ale klaty. No chodź tu. Thank you.
wsypaliśmy do naszych pieczarek. Puszczają wodę, jest dobrze. Najpierw to tutaj ogarniemy, potem przerzucimy, bo chcę, żeby się wodę wyparowały. Mówiłam, że zmniejszą swoją objętość. Cały garnek była teraz tu. Musimy mieć pewność, że w środku nie będzie surowe. Dobra, zaglądnijmy do naszych pieczarek. Jest dobrze, powiem wam. Jest bardzo dobrze na to. Teraz mamy soli, pieprzu. Tu możemy zrobić to, co przyniesie nam spokojnie do zrobią. Pieprz. Sól. Będziemy ściągać, mieszamy. Te będziemy ściągać. Dolewamy sos pomidorowy. Mieszamy. Niech się nam zagotuje. Pięknie to wygląda, prawda? A jeszcze w połączeniu z tym i makaronem bajeczka. Dobra, zobaczymy, co się tu dzieje. Kurczę. Wyłączamy ogień. Mamy talerza. Śmietankę dodałam. Na żywo to wygląda zupełnie inaczej. Do zagotowania. Ściągłam już z patelni nasze kotlety, tak się prezentują. Wystarczy. Wygląda nasze gotowe danie. Kotlety są pod spodem, sos na górę, no i makaron. Jak niosłam, to mi się trochę tutaj... Efekt na Instagramie.
Prawda. Zapraszam do robienia wszystkich tych potraw, które Wam prezentuję dalej, żebyście je odwzorowywali. A może wpadniecie na jakiś inny pomysł, co żebym mogła coś zrobić, więc podsyłajcie pomysły w komentarzach, a będę próbowała to wykonać. Także dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zostawcie lajki w górę albo w dół, w komentarze, suby i do następnego.